A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Diablo 1 Łotrzycą. W poprzednim odcinku obadaliśmy dokładnie poziom trzeci katedry w Tristram. Znaleźliśmy wejście do grobowca króla szkieletów, Leoryka. Rozprawiliśmy się z nim. Wcześniej pokonaliśmy rzeźnika, także wszystko idzie bardzo, bardzo dobrze. I dzisiaj schodzimy na poziom czwarty. Poziom czwarty, czyli ostatni poziom katedry w Tristram. Później już będą katakumby, później jeszcze jaskinie i aż do samego piekła. Ale jeżeli chodzi o takie typowe podziemia klasztoru, to jest właśnie ostatni poziom. Tutaj widzimy skrzynkę na starcie, pustą. Kapliczka, a jeszcze jej nie będę podświetlać. No, kapliczki fajna sprawa. Coś ciekawego się zawsze może wydarzyć. No chyba, że sobie nie przypomnę, co robi, to może na wszelki wypadek nie będę chciał, o kurde, nie będę chciał w nią klikać. Ale to bardziej zdziała tak na zasadzie takiego przeczucia, no bo wiecie, w to Diablo się sporo grało. I czasami nawet jak się nie pamięta, co jakaś kapliczka robiła, to ta nazwa kapliczki kojarzy wam się w jakiś sposób, albo dobrze, albo źle. Czasami się widzi jakąś nazwę i się myśli, kurde, to było coś nie tak. To było coś nie tak i nie jesteście pewni, czy dla tej klasy postaci będzie coś nie teges, czy może dla innej i wolicie w nią nie klikać. Tutaj zwój miejskiego portalu nam wypadł bardzo dobrze, na pewno wykorzystamy go prędzej czy później. Obadajmy tę kapliczkę może, zaraz ją tam sobie podejrzę. Oj, te szkielety. To są te żółte szkielety, te korpsy, czyli tak pod względem poziomu szkieletów to są te drugie w kolejności. Pierwsze to są te białe, później są te żółte korpsy. Później czerwone takie szkielety i na końcu czarne te horlory. Kapliczka. Gloomy Shrine. Gloomy Shrine, to wiem. Gloomy Shrine, proszę ja was, tylko nie pamiętam. To robi coś takiego, że zabiera nam obrażenia broni, jeden punkcik z maksymalnych obrażeń, ale za to dodaje pancerz do wszystkich elementów pancerza, które, i teraz nie pamiętam, czy które mamy na sobie, czy które mamy na sobie plus w plecaku. Nie jestem pewien, ale na wszelki wypadek, gdyby jednak ta kapliczka dotyczyła również plecaka, to sobie ten łuk odłożymy nie do plecaka, tylko na glebę, czyli kapliczka nie będzie mogła na pewno obniżyć nam obrażeń broni. Tylko zadziała pozytywnie na elementy pancerza. Zobaczcie, mamy pancerz 7, a tutaj pancerz 8. Chyba o 2 punkty wzmacniało, czyli tu powinno być 9, a tutaj 10. Uwaga, zobaczymy. Tak jest, tutaj 9, tutaj 10. Pancerz wzrósł, a jeżeli chodzi o łuk... Jeżeli chodzi o łuk, wszystko zostało bez zmian, jest fajnie. No. Doświadczenie zrobiło swoje. Dzięki temu nie straciliśmy obrażeń naszego łuku. Ja tutaj trzymam te punkty cały czas do rozdysponowania. Nie jestem pewien, czy tę siłę będę brał w najbliższej przyszłości, czy nie. Wolę to trzymać. Jakbyśmy znaleźli jakiś lepszy łuk, który wymaga siły, albo lepszy element opancerzenia, który tej siły większej wymaga, to sobie weźmiemy tę siłę jeszcze. A jeżeli nie, to chyba jednak byłbym skłonny dać w zręczność. Zaraz tu mamy drzwi dalej. Tu jest jakiś ślepy zaułek. Dobra, idziemy tutaj. Skrzyneczka mała. Pyk. Wow, klany. Klany, flash klany to są. To są demony. To tak zwane kozłoludy z Diablo 3, pamiętacie? No, klany to jest charakterystyczny element dla serii Diablo. Wszystko jedno, czy Diablo 1, czy 2, czy 3, tam zawsze te klany się przewijały. Shortbow, krótki łuk, 1-4. Flash klany to były. Są jeszcze Stone klany tutaj. Cztery typy istot są tych klanów. Jakie tam jeszcze klany były w ogóle? Jakie były klany w Diablo 1? Kurde, mi wyleciało z głowy. Był Stone klan, Flash klan. Fire klany były? Czy gdzie były Fire klany? Znaczy na pewno były w Diablo 2 Fire klany. Tam nie wszystkie klany z Diablo 2 były w Diablo 1. No, mniejsza z tym, pewnie mi się zaraz przypomni jakiś klan. Gold Shrine, to jest coś takiego, to jest efekt losowej kapliczki. No i właśnie, losowej kapliczki.
wchodzić w to czy nie wchodzić? Coś losowego się stanie. No pewnie wejdę sobie, no. Pewnie wejdę. No dobra, no zobaczymy. No ciężko przewidzieć, co się stanie. Możliwe, że nawet nie będę w stanie ocenić, co się stało. Różne rzeczy się mogą stać tutaj. No ale dobra. Znaczy, ten komunikat się pojawi tutaj. Tylko, że komunikaty czasami niewiele mówią. No ale no dobra, zobaczymy. Somewhere Wicked... Oj, coś tutaj przyszło. Momencik. No i nie przeczytałem do końca. A spróbuję ocenić, co się stało. Z miksturkami nic się nie porobiło. Mapka się nie odsłoniła. Nic się nie zidentyfikowało, nie dodało kasy, nie zamieniło mikstur. Może zreperowało sprzęt? Nie, bo łuk nie jest zreperowany. O, tu się coś porobiło. Okej, okay. Dodało nam 5 punktów do siły i odjęło po jednym punkcie od magii, zręczności i witalności. Czyli fajne, fajne. Jesteśmy na plus o 2 punkciki. Nawet o 3, bo magia, że tam spadła, no to akurat mnie to nie bardzo interesuje. Gorzej jakby nam dodało 5 punktów do magii, właśnie na której mi za bardzo nie zależy tą postacią. Jakby nam dodało 5 punktów do magii, a odjęło od tych pozostałych 3. Ale jak dodało siłę, to fajnie, bo ja bym i tak siłę zaczął dawać prędzej czy później, tak troszkę. Także jest dobrze. Jest bardzo dobrze, te punkty tutaj cały czas trzymam sobie. Fajnie, wyszło super. Fajna kapliczka dla mnie. No dobrze, wszystko jak na razie po naszej myśli. Oj, coś tam się świeci. Tam będzie bossior, tych scavengerów takich. Znaczy, to nie są scavengery, to teraz to jest taki wyższy poziom tych scavengerów. Możliwe, że to są ostatnie scavengery. Bone gashery jakieś to są. Bardzo ich dużo, także mogę sobie pozwolić na strzelanie na pałę. Zaraz zginie ten boss. Zginął. Small shielda zostawił. Jakiś łuk tam poleciał jeszcze, widzę. Kompozytowy. Kurde, kompozytowy łuk. Jakie to miało obrażenia teraz? Small shield na pewno bierzemy, bo to magiczne. Sprzedamy. Jeszcze poczekamy na tego gashera. Shortbow to 1-4, to wiemy. Ale kompozytowy łuk. Jakie to miało obrażenia? Co to jest? Blink. 24 sztuki już zabiliśmy na poprzedniej lokacji. Jak zabijemy 30 sztuk, to będziemy mieli informację, ile taka istota ma zdrowia. Kompozytowy łuk. Jakie to miało? Czekajcie. Krótki był 1-4, później był długi 1-6. Hunter's Bow był 2-5. Ten będzie 3-6 chyba. Kompozytowy 3-6. 3-6 miał kompozytowy. Widzę go teraz przed oczyma, jak graficznie wygląda. No właśnie, tak go widziałem. 3-6. 3-6, okej. Okay. A skoro 3-6, to... O, czekajcie, bo to jest lepsze od tego naszego. Nasz ma 1-4 plus jedno obrażenie, czyli 2-5, a ten ma 3-6. Co prawda tracimy do celności 3%, ale ja tyle w zręczność biorę punktów, że z celnością nie mamy w ogóle problemów. A obrażenia jednak, zobaczcie, 7-10, 8-11 wzrosły. Ten łuk sobie zostawiamy tutaj cały czas, bo to magiczny, na sprzedaż. Dużo łuków mi ogólnie wpada, to dobrze, bo gramy łotrzycą. Tak powinno być. Spiked Club, czyli taka najeżona pałka. To ma z kolei obrażenia 3-6. 3-6, czekajcie, zwykły klap miał 1-6, to ma 3-6. 3-6, dobrze mi idzie. Wiecie, jakbym się pomylił, to wtedy kara dla mnie jest, nie? A tu jest księga. The Realms Beyond. Na końcu każdego typu lokacji jest księga. Czy to na końcu podziemi klasztoru, czy na końcu katakumb, czy na końcu jaskiń. Na końcu piekła chyba też była. Jest księga. I taką księgę sobie zaraz przeczytamy. Tylko te beczki, ojejku. Ktoś tu we mnie strzela, klany strzelające. Każdy rodzaj klanów ma swoich odpowiedników. Ma swój odpowiednik w postaci łucznika. Czekajcie, blat klany chyba jeszcze były, nie? Na pewno były stone klany w Diablo 1. Bo w Diablo 2 stone klanów chyba nie było, nie? Lurch Axe 6-16.
Pokaż tylko widzom, że 6-16. A to już mieliśmy taki topór. Nawet nie musiałem pokazywać. Nie pamiętam, czy to były Fire, czy Blood klany. Jeden z tych dwóch typów. Dobra, nieważne. Rozwalmy te beczki. Ouć. Coś tu mi wybuchło w twarz. Może się uleczymy zwojem leczącym. Okej. Zwolniliśmy miejsce w plecaku w ten sposób. No, jakieś wybuchy. Szkielety wychodzą. Dobrze, za takiego szkieleta z beczki też jest doświadczenie. Także jak najbardziej mogą sobie wychodzić. A, książka, ta? No cóż, no... Oczywiście, za tę książkę nic nie ma. To nie jest żaden quest, nic. To jest taki element... No powiedzmy fabularny. Element pewnego... Znaczy, no taki klimatyczny, bym powiedział. Ja załączę tę księgę i spróbujcie wczuć się w tę muzykę i w ten głos, który tutaj za chwilę będzie, jeżeli ktoś tego jeszcze nie słyszał. I spróbujcie powiedzieć, czy w którymś momencie w Diablo 2 lub w Diablo 3 czuliście taki klimat, jak tutaj za chwilkę będzie. All praises to Diablo, Lord of Terror and survivor of the Dark Exile. When he awakened from his long slumber, my lord and master spoke to me of secrets that few mortals know. He told me the kingdoms of the high heavens and the pits of the burning hells engage in an eternal war. He revealed the powers that have brought this discord to the realms of man. My lord has named the battle for this world and all who exist here the Sin War. Te wrzaski w tle czasami jeszcze, nie? A to jest właśnie Diablo 1. No chyba, że to tylko... No, chyba, że to tylko ja czuję taki wyjątkowy klimat ze względu na wspomnienia, na sentyment z czasów bardzo wczesnej młodości, jak w to grałem, no nie. No, ale w każdym razie taka księga. Numer 1. Kolejna będzie na ostatnim poziomie katakumb, jeżeli dożyjemy. Tu we mnie strzela znowu, czyli się przemieszczamy, aż go... Kurde, tu jest tego więcej. Scavengery. Nie rusza się. Dobra. Wskoczył mi poziom, bo się życie uzupełniło. Znaczy zdrowie. Bo wiecie, bo normalnie jak zdobywamy poziom, to się pojawia ten plusik tutaj na czerwonym tle. Teraz cały czas go mam, więc można przegapić zdobywanie poziomu. Ale widziałem, że mi się właśnie życie odnowiło. To znak, że mamy punkciki do dodania. Zaraz je dodam, tylko o tutaj na przykład jakaś skrzynka jest. Sztylet 1-4, to chyba wam pokazywałem. Chyba jakiś tam znalazł, jakiś sztylet już mieliśmy, nie? No dobra, no to chyba zręczność, nie? Jak dostaliśmy darmową siłę z kapliczki, to mogę dawanie punktów do siły jeszcze przesunąć na późniejszy etap. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sobie tutaj dodajmy. Pięć będę jeszcze trzymać na wszelki wypadek. Różne rzeczy się mogą dziać w tym Diablo. Może się przyda to 5 punktów do siły. Znaczy do siły albo do czegoś tam innego, nie wiem. Gdzie pójdziemy? Pójdziemy sobie tutaj. Pójdziemy tutaj. I tutaj ogólnie na tym poziomie, bo skoro mieliśmy rzeźnika, to jeszcze został jeden z dwóch questów, jakie może wylosować, mianowicie albo Garbat, The Wick, albo ten quest z szyldem od Gena. Nie wiem, jak się ten quest nazywał, ten z szyldem od Gena. Ja tak go nazywam questem z szyldem od Gena, bo w tym questie jest szyld od Gena, czyli tego karczmarza, który jest w Tristram, nie? Zobaczcie, tak strzelają, strzelają, nie mogą we mnie trafić za często, dzięki temu, że mamy niezły pancerz i dzięki temu, że biorę dużą zręczność, o healing, i dzięki temu, że ostatnio ta kapliczka nam dodała po 2 punkty do każdego elementu pancerza. Pancerz mamy dosyć solidny, tutaj chyba nic nie ma. A pancerz w Diablo 1 nie zmniejsza otrzymywanych obrażeń fizycznych, tylko właśnie sprawia, że przeciwnicy mają mniejszą szansę, że w nas trafią. O! Będzie biblioteczka z księgą. Czy coś tu jest? Jakiś wróg? Nope. Uwaga, księga. Book of Healing. Dobra, to może przeczytamy. Ja tam trzymam tę laskę z punktami do magii i staramy się czytać.
niektóre księgi i uczyć się zaklęć, które mogą nam się przydać. No, głównie to zaklęcie leczące, no i fajnie by było kiedyś księgę miejskiego portalu dorwać, albo kupić, albo znaleźć. Zawsze można przy sobie laskę z wyładowaniami portalu nosić, jakby się taka trafiła, ale to chyba nie ma sensu, żebym wolał chyba zwoje u Adli kupować. Laska dużo miejsca jednak zajmuje. Co my tu będziemy mieli? Dobra. Demon. Jakie klany były? Flash klany, Stone klany, teraz Fire czy Blood klan? Blood klan chyba był. Fire klan był w Diablo 2. Nie, w Diablo 2 był Blood klan. Chodził tam przecież po tajemnym sanktuarium. Tam były właśnie chyba te Blood klany. Tu chyba Fire klany były. Ale jeszcze jakieś klany były. Cztery typy muszą być klanów. Night klan był jeszcze chyba tutaj. W Diablo 2 nie było Night klana, nie? W Diablo 1 był Night klan jeszcze. To chyba był ostatni klan, taki najbardziej solidny. Klap 1, 6 obrażenia, to wiemy. Już nawet nie będę podnosić. 1-6. Blink. Blink. Jak będziecie mieli chomika kiedyś, to nazwijcie go Blink. Nie wiem, czemu mi się chomik kojarzy z imieniem Blink, ale tak jakoś. Może jakaś bajka była taka o chomikach? Nie, był Chip i Dale o wiewiórkach. Czekajcie, czemu chomik Blink? Co mi się stało? No takie dziwne rzeczy. Dobra, tu jest zejście na poziom 5, to nas na razie nie interesuje. Tu są drzwi, no dobra, zajrzyjmy może od razu. Coś tu strasznego będzie. Blink. Blip, była taka małpka, Blip. W Dino i Kosmiczny Duch, była taka bajka kiedyś. Tam była małpka Blip. Dino i Kosmiczny Duch, w ogóle pamiętam, to jeszcze na kasecie VHS było. Tak mały też byłem taki, z mamą szedłem sobie przez miasto i patrzę, taka kaseta, no nie? Dino i Kosmiczny Duch. I byłem przekonany, że jak Dino, to jest ten Dino od Flintstone'ów tam, no nie? I myślałem, że to jakaś bajka z Flintstone'ami będzie, tam wiecie, z tego Hanna-Barbera, coś tam, nie? Dino. I później tak sobie to puściłem, patrzę, jakiś kosmiczny duch tam lata, jakieś dziwne tam moce ma coś, ale mi się spodobało i to oglądało. Tam była taka małpka Blip, no, ale to mniejsza z tym, bo chyba pomału zatracam klimat z Diablo, jak mówię o takich rzeczach. Mamy kolejną kapliczkę, o, to jest bardziej interesujące w tej chwili. Co tam ciekawego znowu będzie? Może coś ciekawego się stanie, pozytywnego dla nas. Chyba trzeba wybić te wszystkie scavengery. Mamy duży pancerz, już nie muszę tak perfidnie się od nich odsuwać. Pomimo tego, że w ogóle w życie nie inwestuję, to tak rzadko mnie trafiają przez ten pancerz, że jest ok. Pusta skrzynka. Niedobrze. Dobra, może zajrzyjmy tutaj od razu, bo to takie osobne, małe pomieszczenie, trzeba to załatwić. Kolejny scavenger. Bo więcej ich jest. One nie uciekają, ale jak zobaczą zwłoki, to czasami rezygnują z atakowania mnie i po prostu zjadają sobie te zwłoki. Divine Shrine. Divine Divinity, jak to Luki mówił, nie? Divine Shrine to było coś z uzupełnianiem. Nie pamiętam, czy zdrowia, czy many, czy zdrowia i many. To akurat nam nie jest zbytnio potrzebne, ale na pewno dostaniemy dwie jakieś miksturki jeszcze dodatkowo. Jakieś dwie miksturki się pojawią. Chyba losowe. Nie jestem pewien, jak to działa. Ale mogą być czasami te żółte były, czasami jakaś mana, życie, coś. Jakieś dwie miksturki jeszcze. O, akurat te żółte, to fajnie. I tutaj nam trochę życia brakowało, to się uzupełniło. Full rejuvenation, czy jak to się czyta? Rejuvenation. No, w każdym razie regenerują zarówno manę, jak i zdrowie. Full. Weźmiemy to sobie. No, znaczy, skoczymy może do Tristram. Trzeba się troszeczkę ogarnąć, bo już nie mam miejsca. Odpalimy sobie portal. Może damy radę tę księgę healingu przeczytać. Myśmy mieli poziom 4 już. Już 3 księgi przeczytałem? Tego? Jeja, kiedy ja to zrobiłem? Chyba, że jakaś kapliczka mi też zwiększyła poziom, ale nie, tam takiej nie było.
takiej nie było raczej. Dobra, czy my coś zostawiamy dla Adli? Księgę to będziemy na pewno czytać prędzej czy później. Chyba dla Adli nic tutaj nie mamy takiego. Bo tutaj mamy taką kubkę, gdzie zostawiamy przedmioty dla Adli. Jak się ich dużo nazbiera, to zgarniemy wszystko i pójdziemy je sprzedać hurtowo. Dobra, może zidentyfikujmy u Kane'a przedmioty. Shortbow. Odporność na błyskawice i 10 do zręczności. Małe obrażenia jak na ten etap, także to na sprzedaż. Tarcza, 12 do witalności. Drugi łuk, odpychający cel. No, odpychanie celu w łukach bardzo fajne. Unikatowy łuk, taki ostatni w Diablo 1, to jest chyba Long War Bow. Długi wojenny łuk, wersja unikatowa. To jest tak zwany Windforce. Tak, znany z Diablo 2 i z Diablo 3 również, ale tutaj on się po raz pierwszy pojawił. I on też ma właśnie, on to w ogóle ma bardzo dużo obrażenia. I have a story you might find interesting. A caravan that was bound for the Eastern Kingdoms passed through here some time ago. It was supposedly carrying a piece of the heavens that had fallen to earth. The caravan was ambushed by cloaked riders just north of here along the roadway. I searched the wreckage for this sky rock, but it was nowhere to be found. If you should find it, I believe that I can fashion something useful from it. Mamy zadanie od Griswolda. Magic Rock, magiczna skała, którą znajdziemy gdzieś w katakumbach. Jeszcze nie jesteśmy w katakumbach, ale już zadanie mamy tutaj w questach. To nie jest dobra wiadomość, że dostaliśmy to zadanie, prawdę mówiąc, bo Magic Rock, to zadanie, to jest jedno z trzech zadań losowanych. Znaczy, są trzy zadania i dwa spośród tych trzech są losowane. Magic Rock, Męstwo Arcana, czyli taka dosyć solidna zbroja, którą można zdobyć w tym questie, i ten optyczny amulet jeszcze był. I dwa questy spośród tych trzech są losowane. I fajnie jest mieć ten quest z tym Męstwem Arcana, bo naprawdę fajną zbroję można pozyskać. Dużo expa tam zdobyć i w ogóle. A jeżeli już mamy quest od Griswolda, no to zostaje 50-50, że będzie ten quest z Męstwem Arcana, nie? Gdyby tego questu teraz nie było, no to mieli już byśmy pewność, że jednak dwa questy spośród tych trzech to będzie optyczny amulet i to Męstwo Arcana, tak? To nie wiadomo jeszcze. A za ten quest dostaniemy pierścionek, ale to na razie nie będę o nim mówić. Taki średni w sumie. Dobra, no wyszło jak wyszło. Mamy questik w każdym razie. Tutaj wszystko posprzedajemy. Nasz stary łuk też. Zobaczymy, czy coś ciekawego tutaj doszło u Griswolda może. Miecz z fast attackiem, jakiś mace z celnością, tarcza, topór, to nie dla nas, tarcza i miecz, no nie bardzo. Z białych przedmiotów coś z wysokim pancerzem, albo jakieś łuki fajne może. No, krótki łuk, nie. To się zleperuje na wszelki wypadek. Chociaż nie, no ta korona to lepiej nie. Nie, to wszystko, no znaczy ten łuk kompozytowy, który znaleźliśmy, już był ostro uszkodzony, widać. Weźmy go, zleperujmy lepiej. A tamtych jeszcze nie musimy. Może znajdziemy coś lepszego. No a spróbujmy tę księgę przeczytać, leczącą. Może akurat wystarczy. Nie, już nie, za mało magii. Z tą laską mamy magii, no nie wiadomo ile, bo jeszcze plus magiczne przedmioty. Tutaj widzimy tylko bazową magię, a tutaj nam ten krzyżyk zasłania. No ale w każdym razie za mało. Ta księga wymaga już 28 magii. Ale to nic. Zostawimy ją, zostawimy tę laskę. Na tej kubce tutaj będziemy gromadzić przedmioty, które dodają do atrybutów. Tam do magii, do wszystkich atrybutów. Tak, żeby ta magia była zwiększana. Będziemy się przebierać, czytać książkę i przebierać z powrotem, nie? W ten sposób jakieś healingi, town portale, właśnie tego się będziemy uczyć, takich przydatnych zaklęć. No dobrze, tylko żeby Kane nam tutaj nie zajumał tych wszystkich przedmiotów. On tak patrzy, jakieś fajne, magiczne zwoje leżą, a wiecie, on to się interesuje takimi sprawami, żeby czegoś nie zajumał tutaj dziad stary. Dobra. Teraz tak, tu mamy town portale, tu też... A nie, tylko jeden town portal mam przy sobie. Dwa town portale, dobra, dwa na wszelki wypadek lepiej będę miał. Okej, coś tu jeszcze miałem robić? Chyba nie.
za mało mam kasy, żeby do złodzieja iść, tam do wirta, zobaczyć, czy on tam czegoś ciekawego nie sprzedaje. Będziemy mieli więcej kasy, to do niego zejdziemy. Bo jeszcze bym się pochlastał, jakbym zobaczył, że ma jakiś super przedmiot, a mnie na niego nie stać, bo jakiś będzie kolosalnie drogi. Bo zazwyczaj u niego są bardzo drogie przedmioty. Taki wirt. No dobra, idziemy dalej. Tutaj sobie pójdziemy. Coś zacząłem mówić, jak szedłem do Griswolda tam i on mi wtedy przerwał tym swoim questem i teraz nie wiem, o czym ja wtedy mówiłem. Ach, wszystko przez Griswolda. Chodź tu, Rzesz. Ej, tu jeszcze jakieś netoperki leciały. Mana, taka duża może być. Wow, idą szkielety. Jeszcze więcej mamy. Na hita, tutaj mam te szkielety, ale nic dziwnego, taki fajny kompozytowy łuk nam poleciał. Ej, skrzyneczka. Z miksturką. No, dużo nam się tych mikstur leczących zbiera. Na rzeźniku straciłem wszystkie te mniejsze mikstury, teraz zobaczcie, znowu się ich nazbierało pełno. Wow, wow. Czekajcie, czekajcie, tutaj musimy taktycznie to rozegrać. Okej, okay, jeszcze jedna mikstura, kurde. Strasznie dużo mikstur wypada. Żeby mi tyle wypadało, jak wojownikiem grałem kiedyś, to by było super. Jeszcze jedna mikstura. Szkielety z miksturami tutaj biegają. Przecież one nie mogą tego używać, bo by im się ulewało od razu przez te kości. Kolejna mikstura leży sobie w terenie tutaj. Dużo, dużo klanów. Strzelamy. Ja strzelam w nich, oni we mnie. Sorry, goście, ale podejrzewam, że mam lepszy łuk niż wy. I kolejna kapliczka. Kolejna kapliczka. Co tym razem tutaj? Ja zaraz będę patrzeć, tylko tak jeszcze pomacam. Tutaj na pewno kasę widzę, ale nie słyszałem, żeby jakiś konkretny przedmiot wypadł. Sacred Shrine. O kurde. Sacred Shrine... Sacred Shrine był chyba od Charged Bolta. Pamiętacie, mieliśmy chyba wcześniej taką kapliczkę... Mieliśmy taką? Okay, to tam była chyba jakaś od Firebolta, nie? Która zwiększa poziom Firebolta o 2. Ja mówiłem, że manę by nam ścięła o 10%. Max many by nam zabrała. A ta kapliczka zwiększa poziom Charged Bolta o 2 punkty. Znaczy o 2 poziomy. I też nam zabiera 10% maksymalnej many. Czyli byśmy stracili 5 many ogólnie, może 6, jeżeli to zaokrągla w górę, nie wiem, jak to zaokrągla. Ale nie potrzebujemy Charged Bolta, a mana niech sobie lepiej będzie, bo korzystamy z leczenia jednak, ta mana wtedy schodzi. No chyba, że ze zwoju rzucam zaklęcie leczącym, to wtedy mana nie schodzi, tylko tracimy zwój. Ale prędzej czy później na pewno zacznę z tej many sobie korzystać. Mamy w tej chwili jakieś, o, mamy dwa zwoje leczące jeszcze, luzik, to mógłbym teraz wykorzystać jeden z nich nawet. Bo jesteśmy poza walką, nic nas nie atakuje, nic nam nie przerwie rzucenia czarów, więc można się zregenerować. No dobra, gdzie pójdziemy? Tam sobie pójdziemy na górę. Ups! Tak, klany. Klany zawsze przyjdą do was. Można na nie poczekać, gdzieś się schować za winklem, przyczaić. Bez problemu się takie klany zestrzeli wtedy. Wojownik ma gorzej, zwłaszcza z tymi ostatnimi klanami, z tymi Night klanami, bo one uciekają, one tak uciekają strasznie i się nie zatrzymują często. Trzeba za nimi biec, one was wprowadzą w jeszcze większe zamieszanie często. Albo się trzeba chować za rogiem, czekać aż on podejdzie, wychodzić, przyciągnąć go tym mieczem tutaj, coś kombinować. Tak jak z tymi sukkubami. Na piekle. Znaczy z subkubami to może jeszcze nie ma takiego problemu, ale z tymi soulburnerami takimi, co strzelają żółtymi gwiazdkami, to też jest taka masakra. Ale łuczniczka nie ma problemów z takimi istotami, które uciekają. Nawet lepiej jak uciekają. Gdzie my sobie teraz pójdziemy? Może tutaj? Wciąż nie wiemy, czy będziemy mieli kwestik z Garbadem.
czy z tym szyldem od Gena. Nie wiem, co bym wolał mieć. Na queście z Garbadem na pewno dostajemy dwa magiczne przedmioty. Jeden przedmiot nam daje Garbad, on tam mówi, że jest słaby, żeby go tam zostawić w spokoju, żeby go nie bić. I on nam daje przedmiot, żebyśmy tylko sobie poszli, nie? No masz, idź. Ale my jesteśmy upierdliwi i po jakimś czasie znowu przychodzimy. On tam mówi, że nie, nie, on jest słaby, coś tam, znaczy nie pamiętam, jak on to dokładnie gadał. No heart, no kill, keep alive, coś. No, w każdym razie znowu sobie odchodzimy. Jak przychodzimy do niego trzeci raz, to on już się wkurza wtedy. Już jest wkurzony, mówi, że już jest silny i nas atakuje. Jak go zabijemy, no to wtedy dostajemy drugi magiczny przedmiot właśnie z niego. On jest taką unikatową istotą. A w zadaniu z szyldem od Gena na pewno mamy gwarancję jednego magicznego przedmiotu za takiego małego diablikowatego bossa. I gwarancję przedmiotu unikatowego, pod warunkiem, że szyld od Gena odniesiemy od Genowi, a nie damy temu małemu demonowi. Ale to wam jeszcze dokładnie powiem, jak będziemy mieli tego questa, jeżeli go będziemy mieli, bo jeżeli będziemy mieli Garbada, no wolałbym chyba Garbada, chociaż ja wiem. Na tym questie z szyldem od Gena jest dużo wrogów, tam się sporo expa nawet zdobywa, więc może to i lepsze by było. Jak jest dużo wrogów, to też większa szansa, że może jeszcze dodatkowy magiczny przedmiot poleci. W sumie sam nie wiem, co bym wolał. Bo sam unikatowy przedmiot od Gena to jakiś super nie jest. To jest taki hełmik. Taki z bardzo niskim durability. Jak to wybuchło tu znowu, ale nie zabiło tego Scavengera. Czy co, ja się może uleczę? Mamy te zwoje leczące. Też pewnie niewiele do poziomu brakuje. No, powiedzmy. Niedługo będzie. Wiecie co, ja tych małych miksturek z maną to nie będę zbierać. Nie ma sensu. Tyle nam tych mikstur wypada, tutaj szczęście mam do tych mikstur. To duże sobie będziemy gromadzić tylko. Jakby się nawet za dużo tych dużych zgromadziło, to możemy je trochę drożej sprzedać. Bo małe miksturki chyba tylko za 12 złotych monet. A duże nie pamiętam, chyba za 50. Za 50? Nie jestem pewien, jakoś... Coś w ten deseń chyba. To moglibyśmy sprawdzić. Skórzany pancerz. 13 pancerza. 13 pancerza. No lepsze. My siły w tej chwili za bardzo... Ej, siła jednak zwiększa obrażenia łuczniczcy. Ale to bardzo rzadko musi to robić. To naprawdę chyba... Kurczę... zwiększa obrażenia, siła też. Myślałem, że tylko zręczność co jakiś czas zwiększa obrażenia. Ale siła też. Kurde, 4 pancerza więcej ten Leather Armor. Ale chyba wolę to jedno obrażenie więcej, które tutaj dochodzi. Chyba tak. Nie mamy problemów z defensywą. Musimy... Jednak... To biały przedmiot, także wywalam. Zostawię to jedno obrażenie więcej. Dobra, tutaj chyba nic nie będzie. Jedno obrażenie na tym etapie to jest naprawdę przyzwoicie. To nam zwiększa obrażenia o 10% w praktyce. Tutaj. To jedno obrażenie. Także jest fajnie. Teraz gdzie ja tu idę? Tu byłem. Tam do góry. Gdzie jest ten quest? Musi tutaj być quest. No czekajcie, no był Leoryk. Zatrutego źródła nie było, był rzeźnik, czyli został jeszcze jeden quest spośród tych dwóch, które mogą być wylosowane. No tak, albo Garbat, albo ten mały diablik taki, który nas prosił, żebyśmy dla niego ten szyld zdobyli. Jakiś łuk poleciał. Shortbow znowu, 1-4, no lipa, biały przedmiot. Idą Scavengery. Dużo tego tu idzie. Jakaś obszarówka by się przydała, no ale sorry, łotrzyca nie ma obszarówek, chyba że zacznie czarować. A spokojnie, pomalutku wszystko rozpracujemy. Cloak!
magiczny, także możemy wziąć. O, poziomu jeszcze nie zdobyłem. Mówię, teraz ciężko zauważyć, jak ja trzymam ten plusik tutaj cały czas. Sejmiter, to mieliśmy, nie? Już 3-7, tak? Jest 3-7. Idą tutaj znowu. Teraz... O kurde, jak on klepnął mnie mocno. A nie byłem w ruchu. Jakbym w ruchu był, to jeszcze jakbym krytyka dostał, to... Może jednak zainwestujemy trochę w te punkty życia, bo to widzę, że się robi czasami groźnie. Mamy jeszcze jakiś zwój leczący? Nie mamy. Użyjemy zaklęcia leczącego kosztem many. Cyk. Ja będę miał przypisane cały czas to zaklęcie leczące. Wy tego nie widzicie, bo tu jest obraz z kamerki. Ale ja tutaj mam takie zaklęcie teraz przypisane. Ile tu tego chodzi? Oni tu czegoś pilnują. A, na hita mamy większość potworów. Się odsunąłem. A tak kliknąłem i się zorientowałem, że wcześniej widziałem różowy napis tutaj, no nie, że z pułapką. Znaczy, no zabić to by mnie chyba to nie zabiło, chociaż to chyba był Fireball już, no nie? Fireball, a nie Firebolt, więc mogło solidnie mi tutaj te obrażenia zadać. Zwłaszcza, że nie mamy odporności na ogień. Normalnie, ale się zdążyłem odsunąć. Dobrze, że ten pocisk gdzieś tam z daleka sobie leciał. Bo bym oberwał. Muszę ostrożniej to wszystko otwierać. Inferna nie bierzemy. To jest tanie zaklęcie pierwszego poziomu. Zwój będzie strasznie tani. O, widać dziurkę w ścianie, skąd wyleciał ten pocisk. To nawet wojownik, czy tam mag, jak sobie chodzą, zobaczą dziurkę, to mogą przewidzieć, że gdzieś tu coś będzie zapułapkowane. Wtedy mogą wzmożyć czujność. Czy wzmóc czujność. O, coś tu strzela. I szkielet. O, zapułapkowane drzwi. Jakby ktoś pytał, to nie dostajemy żadnego dodatkowego expa za rozbrajanie pułapek, niestety. O, jest garbat. Czyli kwestik z garbadem będziemy mieli. No okej, okay, może być z garbadem. Na pewno mniej expa dostaniemy niż jakby był ten szyld od Gena, ale dwa magiczne przedmioty gwarantowane. Zobaczymy, teraz nam zostawi pierwszy z nich, żebyśmy tylko sobie poszli. Please, no hurt, no kill. Keep alive and next time good bring to you. Aha, to jeszcze nie teraz, okej. Okay. Jak wrócimy do niego, to nam da przedmiot. Kurde, no spoko. Musimy się odsunąć troszeczkę, pochodzić sobie tam, za jakiś czas do niego wrócić i będzie kontynuacja questa jakby. Mamy dwa questy w tej chwili. Ten Magic Rock od Griswolda, co tam zlecił. I teraz jeszcze z garbadem. W Diablo 3 jest Garbad the Strong chyba, garbad silny taki. Taki event może być w terenie. Chyba tam, gdzie to mogło być? Na północnych wyżynach? Tak, albo na północnych wyżynach, albo na tych terenach łowieckich, Leoryka, gdzie to było? Wiem, że gdzieś tam był quest z tym duchem Garbada właściwie już wtedy, nie? A on wtedy już mówi, że taki silny jest, tam pamiętam. Teraz to jest słabiutki, mówi. No dobra, przejdziemy się tutaj kawałek. Już pewnie mógłbym się do niego wrócić. Coś tu strzela. Ojdź, coś tam. Jakiś bosior. Bosior tych nietoperzy. Jak się strzeli w nie, to one wtedy się teleportują do naszej postaci. Lepiej nie przeteleportować całej obstawy do siebie. Będziemy strzelać w pojedynczego wroga. Jak on się przeniesie, to będziemy go dobijać właśnie.
Jakbym miał walczyć ze wszystkimi naraz, to... to mógłby być problem. Chociaż bossa bym nie chciał jeszcze na siebie tutaj przyciągnąć. Okej, został bosior. On się za każdym razem teleportuje w inne miejsce. Ciężko... ciężko się z nim walczy. Ale ma problemy z trafieniem mnie. Dobra. Short sword, czyli obrażenia 2-6, nie? Dobra, załatwiony. A to wróćmy się może do tego Garbada. Jeszcze. Jeszcze kilka razy się do niego będziemy musieli wracać, także no, lepiej się za bardzo od niego nie oddalać. Musimy ten questik zakończyć stosunkowo szybko. No, już tam coś zostawił. Large X. No to chyba to 6-16 było, no nie? Tak jest, to zostawiamy, bo magiczne. Jeszcze się do niego będziemy wracać. A to spokojnie, jeszcze tam w prawo mam iść. Jeszcze chyba z dwa razy się będę musiał do niego wrócić. Nie pamiętam, raz albo dwa, chyba dwa. Dobra, pomalutku. Blink. I scavenger kolejny. Cape. Auć. No nie mogę stanąć przy jednej beczce chyba. Muszę stanąć przy dwóch. Dobra, to mi nic nie zrobiło. Okej. Nic mi nie jest. Ojdź, teraz to już się wolę uleczyć. W ogóle zdobyliśmy poziom, mamy 10 punktów do rozdania. Uleczę się kosztem many. Dajmy w zręczność. Ojdź, dałem tych punktów trochę za dużo, tak z rozpędu, bo patrzyłem tutaj, ale to nic. Dwa punkciki mamy do rozdysponowania jeszcze. Jest ok, 35 pancerza, naprawdę solidnie. Obrażenia 10-13, jest ok, te dwa punkciki zostawiam. Od 20, chyba od 20 poziomu postaci będziemy mogli kupować zarówno u healera, jak i u wiedźmy takie specjalne eliksiry, które będą nam mogły zwiększać atrybuty. Eks, to już mieliśmy, 4-12. Dużo się pojawia i się przebili przez mój super pancerz. No dobra, to chyba wszystko. Cały poziom obadaliśmy. Wrócimy się do Garbada teraz. Ale wydaje mi się, że jeszcze z dwa razy musimy się wrócić. Odejdę kawałek, wrócę się później do niego jeszcze raz najwyżej szybko. I w ten sposób zakończymy obchodzenie tego poziomu. Garbad. Nothing yet. Almost done. Very powerful, very strong. Live, live. No pain and promise I keep. Garbat. Tak, jeszcze raz się będziemy musieli do niego wrócić. No to odejdę tutaj kawałek. Nie wiem, jak daleko trzeba odejść. No, jeszcze kawałek może. Zakończymy quest z Garbadem. No i to będzie wszystko chyba. Wrócimy jeszcze do miasta. Też ja wiem. Może nawet nie. Jeszcze trochę miejsca mamy, chociaż no mógłbym wrócić się, o, się oporządzić, że tak powiem, na zakończenie tego odcinka. Zwojów portali mamy dużo. A jeszcze w sumie Garbat zostawi przecież przedmiot, także no, wrócimy się do miasta stanowczo i posprzedajemy to wszystko. No uwaga, teraz się wkurzy już. Ała, zostaw mnie. Garbat. Strong teraz się zrobił. No idź. Te klany tak chodzą po łuku. Widzicie, ciężko w nie trafić. Ale szybko go zabijemy. Tak jest, Mace. Mace 1-8. Tak jest. No dobra. Tutaj wszystko. Stanę sobie blisko zejścia na kolejny poziom. To już będzie właśnie zejście do jaskiń. W następnym odcinku robimy jaskinię, pierwszy poziom. Ha. Down to level 5 już.
Portal sobie otworzę. Do wiedźmy wciąż nie pójdziemy jeszcze w tym odcinku. Coś mało sprzętów wypada właśnie takich, żeby wiedźmi sprzedawać. Nie mamy szczęścia do magicznych lasek, do jakichś książek, których nie chcę czytać. Albo do rzadszych zwojów, coś nam to nie leci, no ale to nic. Za to lecą nam inne przedmioty. Tutaj na przykład, o, fajny mace dla wojownika by był, 4 punkty do obrażeń. Masakra. Topór, wykrada życie, 3%. Cloak, przeklęty, zmniejsza siłę, 8 punktów. I krótki miecz, 6 do zręczności. To wszystko sprzedaję. Cloak, przeklęty, za 1 złotą monetę tylko sprzedaję. Dobra, zdobyliśmy jakiś poziom, może Griswold coś dostał dla nas ciekawego. Tu po staremu. Nie, nic tutaj takiego nie widzę. Mieczyk. Zbrojka. Nie, ale te białe też na wszelki wypadek przejrzę. Skullcap słabe, może jakiś łuk potężniejszy? Nie, Hunter's Bow najlepszy. Dobra, co by tutaj zreperować? Kompozytowy łuk możemy zreperować. Tego nie ma sensu, tego nie ma sensu. Dobra. To ja myślę, że tutaj sobie zaraz zakończymy odcinek. Chyba, że jeszcze coś zapomniałem zrobić. Coraz więcej kasy mamy. Z tego co widzę. O, zwój identyfikacji mamy. To niepotrzebnie płaciliśmy Kainowi, ale w sumie warto chociaż jeden zwój identyfikacji przy sobie nosić. W terenie coś na szybko chcemy zidentyfikować, no to wtedy można. Tych mikstur strasznie dużo mam. Może wiecie co? Ja sobie będę zostawiał część tych mikstur. W mieście tutaj. Na przykład tutaj taką kubkę z miksturami będziemy robić. Z tymi dużymi, one się mogą w przyszłości przydać. Jak zagrożenie wzrośnie. Na razie i takich nie wykorzystuję. Dobra, zrobimy coś takiego. Wrócę się tam do podziemi. Do podziemi i będziemy kończyć chyba odcineczek. No ale fajnie. Fajnie wyszło, zrobiliśmy kolejny quest. Quest z Garbadem. I teraz będzie ten questik z Magic Rock. To chyba właśnie na poziomie 5, czyli na pierwszym poziomie katakumb. Tam chyba ten Magic Rock był. Czy mógł być oczywiście, ale widać, że został wylosowany. Takie zadanie mamy. I takie sobie wykonamy w następnym odcinku. A tymczasem ja was żegnam. Trzymajcie się. Na razie.